Profesor Mariusz Wyleżał, chirurg bariatra, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Panie profesorze, czy choroba otyłościowa może stanowić czynnik ryzyko chorób nowotworowych? A jeżeli tak, to jakich? Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę państwa, to jest pytanie retoryczne. My doskonale współcześnie wiemy, że tak jest. Choroba otyłościowa jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych, czyli mówiąc wprost, rozwoju raka. Jest to co najmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt nowotworów, poczynając chociażby od białaczki, poprzez oponiaka, raka tarczycy, raka przełyku, gruczolakoraka konkretnie, tak, raka połączenia przełykowo-żołądkowego, raka wątroby, raka pęcherzyka żółciowego, raka trzustki, raka nerki, raka jelita grubego, a dodatkowo jeszcze u mężczyzn raka prostaty, a u pań raka endometrium, czyli inaczej mówiąc raka macicy, raka jajnika i wreszcie raka piersi u pań po okresie menopauzy. Tak, czyli mamy teraz taką sytuację, że to już jest udowodnione. Pewnie pani redaktor by chciała zapytać, jak szacujemy ten wpływ, tak? Czyli o ile zwiększa się to ryzyko? Czy mogę tak spróbować na to jeszcze pytanie? Od razu zapytam, czy są takie choroby nowotworowe, gdzie otyłość jest większym czynnikiem ryzyka nawet niż palenie papierosów? Znaczy myślę, że takim klasycznym przykładem może być rak endometrium, czyli rak macicy, gdzie o 700% w przypadku chorych na otyłość olbrzymią obserwujemy zwiększone ryzyko. I muszę państwu powiedzieć, pani redaktor, że zdarza się niejednokrotnie tak, że chorych, panie, przygotowując do operacji bariatrycznej, rozpoznajemy chorobę nowotworową. Rozpoznajemy ostatnio u chorej, rozpoznaliśmy raka macicy, raka endometrium i zamiast operacji bariatrycznej miała operację ginekologiczną w celu leczenia tej choroby nowotworowej. Przypadkowe rozpoznanie, na szczęście na wczesnym etapie, bo normalnie to rozpoznanie nastąpiłoby znacznie, znacznie później, kiedy szanse na wyleczenie skuteczne tej chorej byłyby znikome. Natomiast myślę, że bardzo frapującym zagadnieniem jest, jaki jest ten wpływ choroby otyłościowej na częstość występowania chorób nowotworowych. Ja posługuję się wynikami badania brytyjskiego, przeprowadzonymi wśród kobiet. Sytuacja wygląda następująco. Na przestrzeni całego życia u każdego tysiąca Brytyjek niechorujących na otyłość choroba nowotworowa wystąpi u 190, czyli 19%, tak? W przypadku Brytyjek chorujących na otyłość, wśród każdego tysiąca Brytyjek chorujących na otyłość, choroba nowotworowa, nowotwór złośliwy wystąpi u 270. To jest wzrost, proszę państwa, 40-procentowy. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, gdzie my wiemy, że na otyłość choruje około 8 milionów chorych. Tak? I teraz wyobrażamy sobie taką sytuację, ilu tych chorych zachoruje na nowotwór, gdyby nie chorowali na otyłość, a ilu zachoruje, jeżeli chorują na otyłość. I to jest, proszę państwa, różnica 700 tysięcy przypadków. To jest liczba gigantyczna, gdzie ryzyko rozwoju choroby nowotworowej wynika tak naprawdę tylko i wyłącznie z tego, że my nie dostrzegamy choroby otyłościowej, nie leczymy jej, bo myślę, że ważną informacją dla naszych odbiorców będzie informacja wskazująca na to, że leczenie otyłości zmniejsza to ryzyko. Mamy bardzo twarde dowody naukowe w tym zakresie płynące z chirurgii bariatrycznej, gdzie wiemy, że redukcja masy ciała w wyniku operacji bariatrycznej, niewykluczone, że w chwili obecnej w wyniku leczenia farmakologicznego otyłości, będzie prowadziła do zmniejszania się ryzyka. I co ciekawe, w chirurgii bariatrycznej mamy taką sytuację, że to ryzyko dzięki redukcji masy ciała jest mniejsze, aniżeli ryzyko związane z samą otyłością, prawda? Pewnego rodzaju paradoks, ale dlatego powinniśmy tak rozpoznać otyłość, leczyć ją. Jednym z powodów powinno być uświadomienie sobie, że otyłość może doprowadzić u nas do rozwoju raka. Czy ja dobrze zrozumiałam, że 700 tysięcy osób w Polsce mogłoby nie zachorować na nowotwory? No oczywiście, no taka jest populacja. O taką liczbę chorych zwiększy się populacja chorych na nowotwory złośliwe spośród grupy chorych chorujących na otyłość w naszym kraju względem tej samej liczby osób, gdyby nie chorowała na otyłość. Tak? To jest 700 tysięcy spośród
przepraszam, tych 8 milionów chorych. Panie doktorze, ja myślę, że też należy w tym momencie poruszyć aspekt finansowy, aspekt ekonomiczny, ponieważ często otyłość w sposób nieuprawniony, niezgodny z obecnymi wynikami badań naukowych jest postrzegana jako wina chorego, jako wybór chorego. My w chwili obecnej wiemy, że jest to taka sama choroba jak każda inna, polegająca na zaburzeniach homeostazy. Jeżeli coś zaczyna w nas chorować, to są to zaburzenia równowagi wewnętrznej. Tak? Tutaj mamy zaburzenia homeostazy energetycznej organizmu. I teraz mamy taką sytuację. Każdy z nas może zachorować na otyłość. I każdy z nas powinien mieć tą szansę, ażeby w takim przypadku być adekwatnie leczony zgodnie z wynikami badań naukowych, czy to farmakologicznie, czy chirurgicznie, a nie, przepraszam, czarowany, czy oszukiwany poprzez stwierdzenia jedz mniej i ruszaj się więcej. Gdybyśmy tak do tego podeszli, to mogłoby się okazać, przepraszam, na pewno by się okazało, że byłoby to opłacalne również dla naszego systemu opieki zdrowotnej. Nie wiem, czy dobrze zacytuję takie liczby, ale chyba rocznie wydajemy około 11-12 miliardów złotych na leczenie chorób nowotworowych w naszym kraju. Szacuje się, że w naszej tutaj mniej więcej części świata za mniej więcej 7-8% nowotworów złośliwych odpowiada otyłość. To proszę popatrzeć, gdybyśmy leczyli chorych na otyłość, z tych 12 miliardów złotych zaoszczędzilibyśmy co najmniej 1 miliard złotych dzięki nieposiadaniu konieczności, tak, niekonieczności, braku konieczności leczenia choroby nowotworowej, a jednocześnie mielibyśmy na finansowanie leczenia otyłości, czyli podstawowej choroby, a co więcej i co najważniejsze, uniknęlibyśmy wielu nieszczęść ludzkich. A panie profesorze, proszę powiedzieć, w jaki sposób otyłość wpływa na leczenie samej choroby nowotworowej? Czy chorych z otyłością leczy się nowotwór trudniej? No to tak, zacznijmy może od diagnostyki. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, gdzie jednym z podstawowych badań diagnostycznych na przykład jest badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że ultrasonografista w nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej ma znaleźć jakąś niewielką zmianę nowotworową. Jest to bardzo utrudnione. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie w obrębie piersi musimy znaleźć zmianę nowotworową, gdzie ta pierś jest wypełniona w sposób nadmierny tkanką tłuszczową. Proszę sobie wyobrazić sytuację wreszcie, że są chorzy z tak bardzo zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, że wykonanie takich badań jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa jest niewykonalna ze względu na ograniczenia aparaturowe. Zatem to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wpływu na leczenie, ale na rozpoznanie, a wiemy doskonale, że kluczową rzeczą dla powodzenia leczenia choroby nowotworowej jest wczesne rozpoznanie, które na pewno już u osób chorujących na otyłość będzie opóźnione. Teraz kwestia leczenia. Wiemy również, że wpływa negatywnie na leczenie. A tutaj przykład z chirurgii, to o czym zamieniliśmy kilka słów, prawda, przed już rozpoczęciem nagrywania tego naszego spotkania. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że musimy wyciąć jakiś narząd w obrębie jamy brzusznej i musimy to zrobić w sposób bardzo precyzyjny, musimy to zrobić w zdrowych tkankach, musimy wyciąć odpowiednią grupę węzłów chłonnych, a to wszystko jest otoczone nadmiarem tkanki tłuszczowej, czyli to już pogarsza wyniki leczenia. Jakie dawkowanie chemioterapii, jakie dawki radioterapii? Nie jestem pewien, czy w onkologii jest to jednoznacznie określone, jak powinniśmy to dostosowywać do masy ciała chorego. Wiemy również z badań naukowych, że niestety, ale stopień nawrotu choroby nowotworowej jest wyższy u osób chorujących na otyłość. Także myślę, że kluczem do zrozumienia tej całej sytuacji wzajemnych związków jest uświadomienie sobie, że choroba otyłościowa jest taką samą chorobą jak każda inna, że wyniki badań naukowych przeprowadzonych w ostatnich kilkunastu latach wyraźnie wskazują, że otyłość jest chorobą, którą trzeba leczyć, również z powodu takiego, ażeby nie chorować na raka, ale przede wszystkim można w dzisiejszych czasach leczyć i to jest największa zdobycz współczesnej medycyny. Otyłość można dzisiaj leczyć skutecznie, zarówno są metody farmakologiczne, jak i chirurgiczne. Jest szansa na skuteczne leczenie? Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, wyniki badań naukowych to potwierdzają jednoznacznie. Ja jestem chirurgiem, od kilkudziesięciu już lat zajmuję się leczeniem chirurgicznym i muszę powiedzieć, że jestem przeszczęśliwy z tego,
że nareszcie od 3, 4, 5 lat oprócz możliwości zaoferowania chorym leczenia chirurgicznego jesteśmy w stanie zaoferować chorym leczenie farmakologiczne, gdzie niejednokrotnie nie było wskazań do operacji, gdzie niejednokrotnie dochodzi do absurdu, to ja przytyję, żeby mnie pan zoperował, a tak naprawdę powinniśmy dążyć do uniknięcia tej operacji, prawda, gdzie leczenie farmakologiczne jest leczeniem mniej obciążającym, gdzie przede wszystkim, co najważniejsze, nie są to metody konkurencyjne, tylko możemy je z powodzeniem łączyć, wzajemnie przeplatając, uzyskując w ten sposób lepsze wyniki leczenia. Można powiedzieć, że leczenie otyłości spowodowałoby, że mielibyśmy mniej nowotworów i mniej osób w Polsce umierałoby z powodu raka. Wyniki badań naukowych wyraźnie na to wskazują, ale kluczem do sukcesu jest dostrzeżenie choroby otyłościowej, rozpoznawanie jej i leczenie. Nie rozpoznawanie na szarym końcu, tak jak ja to czasami mówię, popruchnicy zębów, tylko jako tej, można powiedzieć, przyczyny matki wielu, wielu innych chorób i leczenie przyczynowe. Nas na studiach uczą, że powinno się leczyć chorych przyczynowo, a my leczymy chorych paliatywnie, leczymy powikłania otyłości, w tym nowotwory złośliwe. Gdybyśmy leczyli chorobę otyłościową, uniknęlibyśmy wielu nowotworów, dramatów ludzkich, a chory byłby też zdrowszy, nie miałby innych powikłań. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. Skończysz, ale to już miałam tak silne naciski. Nie, tak. Timy. Bardzo proszę. Ja jestem do dyspozycji. Panie dyrektor, bardzo dziękuję. Komu mogę oddać mikrofon?